Państwu, ja nazywam się Michał Grześlak, będę miał zaszczyt poprowadzić tą fantastyczną konferencję. Pozwolą Państwo, że powitamy naszych zacnych gości, pana Tomasza Szwajcera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, pana Karola Semika, mazowieckiego kuratora oświaty, pana Andrzeja Kaczmarka, dyrektora Departamentu Informatyki Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, panią Marzenę Przesmycką-Baranek. I na sali gdzieś mamy pana Andrzeja Kumatyckiego, dyrektora Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie, pana Andrzeja Boczka, wicedyrektora do spraw administracyjno-gospodarczych MSPDM, panią Violettę Burczak-Kutarkę, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, panią Martę Mikołajczyk, starszego specjalistą w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, panią Magdalenę Tepe, pana Przemysława Kuczuka, specjalistów w dziale zarządzania informacją w Wydziale Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz pana Sława Młodziejewskiego, administratora bezpieczeństwa informacji Kuratorium Oświaty. Witam prelegentów oraz wszystkich zaproszonych gości. Witam również nauczycieli. Proszę o zabranie głosu mazowieckiego kuratora oświaty, pana Karola Semika. Pani dyrektor, panie prezesie, szanowni państwo, się bardzo cieszę, że doszło do zorganizowania tej konferencji, za co dziękuję tym, którzy przygotowali ją. A państwu dziękuję za udział, ponieważ to, co jest naszą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa, nie tylko związanego z przestrzenią informacyjną, informatyczną, ale z ochroną danych osobowych, jest coraz mocniej wpisane w potrzeby funkcjonowania, właściwego funkcjonowania szkół i placówek. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, w zakresie tego, co jest psychosomatyką młodego człowieka, jest to niezmiernie ważne zagadnienie związane z tym, że wiemy już doskonale, iż kontakt globalny poprzez narzędzia informatyczne powoduje określone zagrożenia dla ludzi młodych, a głównym zagrożeniem dla nich jest funkcjonowanie właściwe nie tyle biologii organizmu, co psychiki. I to jest niezmiernie istotne. Wiele zdarzeń na oddziałach młodzieżowych szpitali warszawskich, gdzie to są oddziały głównie psychiatryczne, wskazuje na taką potrzebę właściwego korzystania z tego, co jest z jednej strony niezmierną dogodnością życia w XXI wieku, ale z drugiej strony również zagrożeniem. Z kolei ochrona danych osobowych jest to naturalnie wpisany obszar funkcjonowania szkół i placówek, bo my nie tylko mamy kontakt z młodym człowiekiem poprzez realizację procesu edukacji, wychowania, ale mamy również wszelkie dane o tym młodym człowieku, jak i o jego rodzinie. I tej wiedzy nigdy za wiele. Ja się bardzo cieszę, że ten wspólny nasz udział w tych obszarach ochrony psychiki i danych osobowych jest naszym mottem do dzisiejszego spotkania. Życzę dobrych i owocnych obrad. Proszę pana Tomasza Szwajcera o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, ja dziękuję bardzo. Ja nie będę powtarzał tego, co pan kurator był już uprzejmy powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć, że ja bardzo się cieszę z tego, że ta konferencja została zorganizowana i wyrażam taką głęboką nadzieję, że podniosą państwo z uczestnictwa w niej jakąś ogromną korzyść, czego państwu bardzo serdecznie życzę. Od razu powiem, że ja najmocniej państwa przepraszam, ale będę musiał w trakcie konferencji państwa opuścić, bo mamy różne obowiązki. No ale z przykrością to zrobię, ale no, niestety muszę i
za to z góry Państwa serdecznie przepraszam. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę Panią Marzenę Przesłycką-Baranek, dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jest to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli. Utrzymywana i wspierana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. I naszym celem, zadaniem jest kształcenie, doskonalenie nauczycieli i uświadamianie im też wszystkich zagrożeń, jakie niesie z sobą rozwój informatyki, praca w internecie, w sieci, w chmurze. W związku z tym cały czas próbujemy, uczestniczymy we wszelkich działaniach i projektach, programach, które dotyczą bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz także tematów normalizacji naszego zadań, naszego życia codziennego, jak i zawodowego. W związku z czym ośrodek uczestniczy już trzeci raz kolejnej z kolei piątej edycji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących ochrony tych danych osobowych, wspierając nauczycieli w dostępie do wiedzy, do przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony tożsamości, zagrożeń, jakie istnieją w sieci. Współpracujemy także, wiedząc, że sieć, internet niosą ze sobą wszelkiego typu zagrożenia. Próbujemy kształcić i wspomagać także opiekunów szkolnych, pracowni internetowych. W związku z tym jesteśmy także współorganizatorem zjazdu szkolnych opiekunów pracowni internetowych. W tym roku był to już 14 taki zjazd w Mrozach, tak zwany zjazd w Mrozach, który no też wspomaga wszystkich zainteresowanych w wymianie doświadczeń i tematów problematyki związanych z zabezpieczeniem, bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Życzę Państwu udanych obrad dzisiejszych i przekazuję głos dalej. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę pana doktora inżyniera Tomasza Szwajcera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Będzie to kilka słów o normalizacji. Ja chciałem powiedzieć tak, że ja zostałem poproszony, żeby powiedzieć kilka słów o normalizacji. Tak mi powiedziałem. Tam ten prezes powie kilka słów o normalizacji, no to macie Państwo teraz taką właśnie prezentację, kilka słów o normalizacji. I normalizacja jest też. To jest, nie będę czytał, bo Państwo potrafią czytać. W każdym razie normalizacja to jest uporządkowanie w danych okolicznościach i w odpowiedni sposób ktoś te kamienie tak poukładał. I właściwie to ja na tym pierwszym slajdzie skończyłem swoją prezentację, ale mi nie pozwolono, bo kilka słów było, więc skończyłem, ale nie, powiedziałem, nie, musi być więcej slajdów, więc jesteśmy w takiej sytuacji, że ja byłem zmuszony do tego, żeby jeszcze parę slajdów zrobić, a Państwo teraz będą musieli to wysłuchać. Czyli nie wiem, czy kto na tym gorzej wyjdzie, no ale może ja, może Państwo. W każdym razie, no, kontynuując ten wątek tej normalizacji, tego uporządkowania, to zwykle jak się o czymś mówi, to się zaczyna od Greków i rzymskich i Rzymian. No i tak wybrałem te amfory, dlatego że one były znormalizowane. Przede wszystkim były znormalizowane dlatego, żeby ilość płynów w niej zawarta. I będę mówił o oliwie, chociaż przewożono w nich i przechowywano również inne płyny, ale będę musiał. W każdym razie nie była to woda. Nie? I wydawałoby się, że tutaj gancarze czy tam sprzedawcy tej oliwy mieli najwięcej do powiedzenia, bo chodziło o to, żeby ilość tego płynu była taka sama, ale wcale nieprawda, dlatego że wmieszali się to jeszcze w to
właściciele statków, którzy mieli ogromny wpływ na to, jaki był jej kształt i wielkość, dlatego że chodziło o to, żeby w tym statku to dobrze poumieszczać. I to już pokazuje, że właściwie od zarania dziejów to normalizacja towarzyszyła człowiekowi i była działalnością zbiorową, a nie taką jednostkową. I ta działalność zbiorowa jest charakterystyczna dla normalizacji. Państwo to potem zobaczą w innych slajdach. Mam nadzieję, że wyjaśnię to przystępnie. Drugim aspektem był taki, że tutaj pokazałem taką falangę macedońską, która oznaczała się tym, że miała znormalizowaną długość włóczni i odpowiednią tarczę. I tu chciałem pokazać Państwu, że ta znormalizacja tej włóczni i tarczy nie służyła wcale łatwości bitowania, tylko tego, żeby skutecznie zabijać. Także aspekty normalizacji od zarania dziejów były różne. To znaczy nie chodziło czasem o to, żeby było łatwiej wytwarzać, tylko żeby było łatwiej stosować, prawda? I oczywiście to jest nieludzkie, że chodziło o skuteczne zabijanie, ale niemniej jednak to było to celem tej normy. Zresztą wojskowość zawsze była takim miejscem, w której no, były największe korzyści z normalizacji. Tutaj Państwo widzą taką wielką armatę, do której kule robiono ręcznie z kamienia. No, ktoś szybko wpadł na pomysł taki, żeby te kule były znormalizowane, czyli lufy były znormalizowane. No i stąd się wywodzi pojęcie kalibru, który na broni kiedy był wagowy. Chodziło tam, ile tych kul można z jednego funta ołowia oddać. Potem pojawił się kaliber milimetrowy czy salowy. No też po to, żeby można było te produkcje rozdzielić, a wszystko po to, żeby tak jak ci Macedończycy móc temu, który stoi po drugiej stronie lufy, trochę zaszkodzić więcej i szybciej, prawda, i dokładniej. No teraz trochę będziemy mieli przykład z cywilnego. Ci z Państwa, którzy czytali taką sagę o kapitanie Jacku O'Brien'u przez Patryka O'Briena, albo zresztą chyba dwie części były zekranizowane. On tam pisze wyraźnie, że jego żaglowiec wpływał do różnych portów i wymieniał sobie pewne części ożeglowania, które były już typowe. I to, no, to ponieważ tak jak tu pisze, że nad Imperium Brytyjskim wtedy słońce nigdy nie zachodziło, no to była ta normalizacja na skalę światową. No, także na tych trzech slajdach chciałem pokazać Państwu różne aspekty tej normalizacji. Po pierwsze, że jest zbiorowa, po drugie, że może sięgać na różne obszary, może mieć różny skutek i różny zamiar. I z tego wynika, że społeczeństwa zawsze sobie zdawały sprawę z korzystności płynących z normalizacji, chociaż nie zawsze sobie zdawały z tego sprawę, że stosują normalizację. Ale co jest istotne, że zwykle kojarzono ją z działalnością pozbawioną piękna, a ta masówka była tylko dobra dla pospólstwa i chyba właśnie z powodów estetycznych normalizacja do czasu rewolucji przemysłowej i to trwa do dzisiaj, nie miała zastosowania w innych dziedzinach życia, bo była raczej niewidoczna dla odbiorców. No ale coś bardzo przyjemnego. Ja co prawda nie mogę jeść, bo mi wykrywają po kolei różne choroby, które mi uniemożliwiają zachwyty nad kuchnią. Ale w tej dziedzinie życia normalizacja była znana od zarania dziejów. Dlatego, że przepis kuchenny to jest nic innego jak taki znormalizowany proces wytwarzania, w którym powtarzalność wyrobu jest jednym z celów nadrzędnych. No, książka kucharska jest natomiast spisem norm, przy czym no, wszystkie te przepisy, które się w niej znajdują, mogą być zmieniane, czyli mogą podlegać innowacjom tego, który to wykonuje, ponieważ przepisy kuchenne są do dobrowolnego stosowania. Tu chciałem właśnie
Państwu na tym slajdzie pokazać wyższość systemu dobrowolnego stosowania norm od systemu obowiązkowego, ponieważ gdyby w tym przykładzie zastosować, że zawsze musi być powtarzalność wyrobu i że proces normalizowania jest obowiązkowy, no to byśmy jeszcze ciągle piekli mięso nad ogniskiem, prawda, co może nie zawsze byłoby wysmaczne, chociaż jak grillujemy, to jakby trochę wracamy do tamtego pomysłu. A więc jest możliwość innowacji i normalizacja, uprzedzam trochę, powiem, że normalizacja jest wspaniałym medium, które rozpowszechnia innowacje, ale chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że w Polsce istnieje błędne przekonanie, że innowacje to się rodzą w nauce. Otóż nie jest to prawda, bo w nauce to mamy, to wynika stąd, że my w Polsce często mylimy innowacyjność z inwentyką i to, co jest inwentyką, uważamy za innowację, to nie jest prawda. Otóż innowacje powstają w przemyśle już na znanym rozwiązaniu, tylko na jego modyfikacji. Natomiast w nauce klasycznej powstaje wiedza i wynalazki, ale to nie są innowacje. Także przez ten może pomysł często jest w Polsce tak, że mamy te trudności z przepływem wiedzy do przemysłu. No i bardzo często mówi się o tym, że normalizacja jest winna temu, a to nie jest prawda. Ale żeby poprzeć te moje tutaj stwierdzenie, że innowacje to nie rodzą się w nauce, to chciałem Państwu pokazać, z lewej strony mamy ekspres do kawy. I ten ekspres do kawy jest znany już od wielu, wielu lat, tylko że ten to jest ekspres na kapsułki. No i nie można powiedzieć, że ekspres nie jest znany, dlatego że był już wiele lat używany, tylko ktoś wpadł na pomysł, żeby do istniejącego urządzenia zrobić kapsułkę. Tak samo jest z odkurzaczem, prawda, który Dyson wymyślił ten, a nie wiem, czy tak się wymienia jego nazwisko, ale trudno wiedzą Państwo, o co chodzi, on wymyślił odkurzacz, ale bezworkowy, prawda? Ale sama idea odkurzacza jest znana. Tutaj pokazałem także ładowarkę, o ładowarce nie będę mówił, o co chodzi, bo Państwo wszyscy wiedzą, ale to chciałem powiedzieć, że właśnie normalizacja jest wspaniałym takim medium, który te innowacje rozpowszechnia, bo znormalizowanie ładowarek do trzech typów czy dwóch typów pozwoli małym firmom przejąć produkcję tych ładowarek, które do tej pory właściwie były wytwarzane przez te duże koncerny telekomunikacyjne, ponieważ do każdego telefonu była oddzielna ładowarka i małej firmie nie opłacało się produkować, nawet nie była zdolna do tego, żeby produkować wiele ładowarek różnych typów. Natomiast jak będą 2-3, to już te małe firmy. Dzięki właśnie normalizacji łatwo te innowacje się rozchodzą wśród tego. No i w 1908 roku to nie jest lokowanie produktu, także proszę, mimo że ZIMS jest, to nie jest to lokowanie produktu, ale w 1908 roku rozpoczyna się nowoczesna normalizacja właśnie dzięki temu człowiekowi, którego tu widzimy, który mając fabrykę urządzeń elektrycznych prowadził w tak zwane normalie. I to były w pewnym sensie pierwsze normy zakładowe, ponieważ on powiedział, że pewnych elementów u siebie w fabryce nie będzie produkował, tylko będzie je kupował na zewnątrz, a jednocześnie określił, jakie one mają mieć wymiary, właściwości i tym podobne. Jak również powiedział, że przy swoich projektach będzie stosował między innymi te właśnie znormalizowane części. To był właściwie przewrót w produkcji przemysłowej. Jak to się odbywało? Ja to chciałem Państwu pokazać na przykładzie maszyn elektrycznych, czyli silników albo generatorów, które w tym okresie były wykonywane na zamówienie, tak jak ubranie. To znaczy szło się do krawca i zamawiało się ubranie, które było szyte na miarę i tak samo było z tymi urządzeniami technicznymi. One w zasadzie nie były powtarzalne. Przez te normalie Siemens doprowadził do tego, że zaczęto iść w kierunku tego, żeby postępować w taki sposób, żeby były rozwiązania typowe. No i jego konkurent, pan Lele, powiedział, że, bo tutaj to sobie Państwo przeczytają, że w
konsekwencji tego powstały nowe miejsca pracy w takich fabrykach, w których produkowano właśnie te normalnie dla Zygmunta i dla innych fabryk, ponieważ tak jak Państwo tu widzą, zarówno Lewy, który to powiedział, jak i koncern AEG również bardzo szybko powtórzyły działania Siemensa, przy czym oczywiście te normalien były typowe dla każdej z fabryk i bardzo szybko się okazało, że normalnie Siemensa są inne niż normalnie na AEG. No i potem, jak za chwilę Państwo zobaczą, bardzo szybko porozumiał się Siemens, AEG i Lewe o tym, żeby ich normalnie były podobne i mieliśmy w ten sposób wejście do normalizacji krajowej, a potem światowej, a o globalnej zasięgu normalizacji to już widzieli Państwo na przykładzie marynarki brytyjskiej. No i tak jak Państwo widzieli tamte maszyny elektryczne, czy tam silniki, jakbyśmy to nazwali, to dzięki normalizacji przez właśnie te tworzenie wspólnych normalien dla Siemensa, AEG, to już jest z roku 2005 zdjęcie, ale do tego włączyło się jeszcze bardzo wiele innych firm i stworzono silnik, który jest typowy i który jest normalizowany, ale udało się to zrobić dzięki temu, że znormalizowano wymiary montażowe. Co to spowodowało? Mianowicie praktycznie każda firma na świecie, która chciała produkować takie silniki, mając te wymiary, mogła zrobić to samo, co robił Siemens. Także oczywiście to, co Państwu pokazuję, to już jest znormalizowane na poziomie światowym, czyli wszystkie kraje zainteresowane produkcją usiadły do stołu i umówiły się, że te wymiary, które Państwo tu widzą na ekranie, będą identyczne, a co w środku, to każdy robi sam i klient wybiera, który produkt jakiej firmy sobie kupi. No, jakie są tego wady? Wróćmy do tego Siemensa, który w pewnym momencie przestał produkować wszystko u siebie. No, po pierwsze, utracił monopol, co jest czasem dla producenta ważne. Po drugie, spowodował obniżenie cen i po trzecie, oddał konkurencji możliwość poznania jego produkcji, czyli działania zmuszającego Siemensa do myślenia. Bo to konkurencja zwykle kończy się tym, że obie firmy myślą, jakby tu tego drugiego zaskoczyć i w konsekwencji okazuje się, że to jest dla tej firmy, która coś ujawniła, to ja już wychodzę do następnego slajdu, bo następny slajd jest taki, jakie z tego są korzyści. Sami Państwo widzą, że to jest tak. Po pierwsze, nie produkujemy tej maszyny, którą żeśmy tam zamawiali jako sprawca, odrębnie dla każdego miejsca, gdzie ona ma pracować, więc produkujemy ją typowo, można powiedzieć, na magazyn. Czyli skracamy czas projektowania, skracamy czas wykonania i dostawy, bo jeżeli jest w magazynie, to możemy go właśnie dostarczyć natychmiast. Mamy mniejszą liczbę i uniwersalność maszyn. Mamy zamienność całego silnika, jego części, potem wszystkie urządzenia pomocnicze, jak śruby, instalacje elektryczne, zabezpieczenia. Mamy większą niezawodność i możliwość uzyskania optymalnych parametrów maszyn, czyli sprawności, czyli efektywności, ale jeszcze jedno, że mamy zamienność, to chciałem podkreślić, że zamienność całego silnika i jego części pozwala stosowanie takiego samego urządzenia, ale zupełnie od innego producenta. I wydawałoby się, że to wszystko jest szkodliwe dla Siemensa, ale nieprawda, bo on dzięki temu konkuruje na rynku i tworzy produkt lepszy. I mając wszystkie te cechy swojego urządzenia lepsze od konkurencji, jest w stanie konkurować na rynku. No i jakie są korzyści ogólne dla gospodarki, też nie będę czytał, ale chciałem podkreślić Państwu, że na dwie rzeczy, a mianowicie rośnie kreatywność przedsiębiorców, bo konkurencja tę kreatywność rozwija. I rodzą się innowacje, także w postaci nowych maszyn i technologii, bo właśnie przy produkcji takich znormalizowanych rzeczy ktoś może wpaść na pomysł, że może by coś zmienić i coś, co było lepsze. I
To jest też możliwe tylko w systemie dobrowolnym, a nie w systemie obligatoryjnym, bo jeżeli norma jest obligatoryjna, to nauki za jej niestosowanie grożą kary, czyli innowacji robić nie można. No i chciałem jeszcze powrócić do tego slajdu, który Państwo jeszcze widzieli poprzednio, że społeczeństwa zawsze sobie zdawały sprawę z korzyści płynących z normalizacji. Masówka nie mogła być piękna, ale ja Państwu pokażę masówkę, która jest piękna. Bo doszliśmy do tego, że mamy produkcję masową takich rzeczy. To z prawej strony to jest mała czarna. Znam się na tej wyrobie. Bo buty to wszyscy Państwo poznali i proszę sobie wyobrazić, że mimo, że ta mała czarna jest w tylu egzemplarzach, to ona jest jednak produkcją masową. Kiedy to stało się możliwe? Stało się wtedy możliwe, kiedy udało nam się zmierzyć bardzo dokładnie ludzi i znormalizować ludzi. Jak znormalizowaliśmy ludzi i mamy już te wymiary typowe, które pozwalają na produkcję masową, to ta produkcja masowa zaczyna być piękna, no, bo zaczynamy, trzymając się w tych wymiarach, możemy robić. I my właśnie dzisiaj już nie chodzimy do szewca, który trzyma nasze kopyto, dopóki nie umrzemy, na wzór butów, tylko kupujemy takie. Więc to również jest dzięki normalizacji. Proszę Państwa, o ile ja się orientuję, to jest mój ostatni slajd i zanim go Państwu pokażę, znaczy ten następny, to chciałem powiedzieć tak, że nie powiedziałem ani jednego słowa o bezpieczeństwie informacyjnym. No ale gdzieś ja bym śmiał coś powiedzieć na ten temat, kiedy przed Państwem będą znakomici fachowcy, którzy Państwo to dokładnie powiedzą, a mnie zresztą proszono tylko, żeby powiedzieć kilka słów o normalizacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za bardzo interesujący wykład. Natomiast ja teraz zapraszam na scenę panią doktor inżynier Grażynę Ożarek. Pani doktor będzie miała wystąpienie pod tytułem Jak zorganizować skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w szkole. Pani doktor jest również pełnomocnikiem prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw polityki edukacyjnej. Proszę Państwa, no właśnie, ja będę mówiła o kolejnym obszarze normalizacji, a mianowicie o bezpieczeństwie informacyjnym. Czyli jest to taki obszar, który również jest znormalizowany. Ale może zanim rozpocznę, to chciałam z Państwem podzielić się taką pewną refleksją. A mianowicie pewnego razu przeprowadziłam sondaż wśród studentów studiów zaocznych, zadając im takie oto pytanie. Czy w tych organizacjach, czyli tych, w których pracują, funkcjonuje jakiś system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym? No i proszę Państwa, jaka była reakcja? Oczywiście, że funkcjonuje. Trochę byłam zaskoczona tymi odpowiedziami, ponieważ no, nie do końca dowierzałam, że w tych organizacjach taki oto system funkcjonuje. I zaczęłam dopytywać właściwie o jakim my systemie bezpieczeństwa informacyjnego rozmawiamy. No i potem okazało się, że tak, funkcjonuje. Polityka ochrony danych osobowych. Także proszę Państwa, można pogratulować GIODO, że to pojęcie bardzo mocno już utkwiło w świadomości no, wielu ludzi. Natomiast jeszcze to pojęcie, bezpieczeństwo informacyjne, nie do końca. Zatem warto byłoby zadać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy bezpieczeństwem informacyjnym, a ochroną danych osobowych? I myślę, że Państwo znakomicie tu odpowiecie, że bezpieczeństwo informacyjne to prawdopodobnie obejmuje wszystkie zasoby informacyjne, jakie są przetwarzane w danej organizacji. Natomiast jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to są to tylko właśnie te dane, czyli wycinek ze wszystkich zasobów, jakie Państwo przetwarzacie u siebie w organizacji, u siebie w szkole. Zatem, co obejmuje to bezpieczeństwo informacyjne? Wszystkie dane, wszystkie informacje, następnie
wszystkie postacie danych informacji i następnie wszystkie urządzenia i wszystkie, proszę Państwa, pomieszczenia, w których to przetwarzanie występuje. Zatem jest to kompleksowe zabezpieczenie tego wszystkiego, co w dzisiejszych czasach, nie muszę tutaj Państwa do tego przekonywać, jest naprawdę bardzo dla nas istotne. Dlatego, że my wszyscy tak naprawdę tutaj obecni na sali żyjemy, tak można powiedzieć, z przetwarzania informacji. Polski Komitet Normalizacyjny jest jednostką finansów publicznych i proszę Państwa, my przetwarzamy informacje, a mianowicie to u nas możecie Państwo zdobyć różnego rodzaju wiedzę, która jest zawarta w normach. Natomiast szkoły przekazują wiedzę, przekazują informacje, bo przecież przekazywanie wiedzy, przekazywanie informacji to jest to przetwarzanie. Zatem proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że temat, który ja będę chciała Państwu przedstawić, jest zdecydowanie szerszy, aczkolwiek uwaga, zawiera przetwarzanie i ochronę danych osobowych. Zatem może dwa zdania, proszę Państwa, na temat różnicy pomiędzy informacją a danymi i skupię się na samym początku na informacji. Co to jest tak naprawdę informacja? Jest odpowiedzią na pytanie skierowane do danych, czyli wcześniej musimy mieć dane, żeby wytworzyć informację. Można powiedzieć, że informacja jest zbiorem uporządkowanych danych według określonego kryterium. No i oczywiście po przetworzeniu, czyli po uporządkowaniu, musi być poddana interpretacji. Natomiast cechami informacji, cechą informacji jest niepewność. Niepewność. Dlaczego? Dlatego, że te dane zostały poddane interpretacji. I oczywiście ograniczona w czasie trwałość, bowiem wiemy doskonale z mediów, z telewizji, że informacja, która dzisiaj żyje, niekoniecznie jutro jest już aktualna. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi o dane, są to surowe fakty, liczby. No i jeśli zastanowimy się nad cechami takich surowych danych, to po pierwsze brak uporządkowania. Po pierwsze występuje brak uporządkowania, ale proszę Państwa, dane są wiarygodne, dane są pewne. W każdej chwili mogą być weryfikowane pod względem poprawności i aktualizowane. Ale uwaga, muszą być odpowiednio przechowywane. To, o czym już mówiłam wcześniej, pełnią rolę nośników przepływu informacji. Warto dodać w tym miejscu, że takim właśnie szczególnym przypadkiem zorganizowanego zbioru danych jest baza danych i może być to baza danych osobowych, w której to w sposób uporządkowany zgromadzone są dane, które mają podobną postać i dotyczą określonej tematyki. Proszę Państwa, dlaczego tak naprawdę chronimy dane? Ja znowu nie chcę przekonywać, że dane i informacje, czyli zasoby informacyjne, to najczęściej największy nasz kapitał. Ludzie bogacili się, mając odpowiednie dane i informacje, wygrywali wojny. O tym na pewno nie trzeba Państwa przekonywać. No, dlaczego my musimy chronić dane i informacje, czyli zasoby informacyjne? Otóż proszę Państwa, proszę popatrzeć na ekran. Macie tutaj wypisane różnego rodzaju akty prawne, które między innymi obligują nas do tego, abyśmy te dane i informacje chronili. Znana doskonale nam ustawa o ochronie danych osobowych, ale również zwrócę Państwu uwagę na komunikat ministra finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej. Tam występuje to zalecenie, ale tak naprawdę, oprócz tych jeszcze innych, chciałabym zwrócić uwagę na rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. Otóż proszę Państwa, każda jednostka finansów publicznych jest obowiązana stosować się do tego rozporządzenia, a tam wyraźnie mówi się o tym, że musimy zbudować system bezpieczeństwa informacyjnego. Czyli każda organizacja musi zbudować system bezpieczeństwa informacyjnego. Na koniec napomknę tylko, proszę Państwa, że jeżeli będą występowały jakieś przestępstwa przeciwko danym informacjom, to w kodeksie karnym też taka
taki rozdział występuje, który mówi o tym, jak będą karani ci, którzy będą występowali przeciwko ochronie informacji. Proszę Państwa, przepisy prawne, które Państwu przedstawiłam, najczęściej mówią o tym, że powinniśmy coś zrobić. Powinniśmy coś zrobić, ale rzadko mówią, jak naprawdę powinniśmy zrobić, żeby czuć się bezpiecznie, czuć to, że nasze dane informacje są naprawdę w jakiś tam sposób dobry, optymalny, zabezpieczony. No właśnie, i tutaj, proszę Państwa, przychodzi z pomocą normalizacja, która również obejmuje ten fragment rzeczywistości. Normy pokazują, jak to zrobić. Ja dzisiaj będę chciała Państwu pokazać taką metodę, ścieżkę, która opisana jest w normach, a będę to czyniła nie tylko na podstawie znajomości teoretycznej norm, ale także dlatego, że w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wprowadziliśmy system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Ten system został certyfikowany, także, czyli potwierdzony przez trzecią niezależną stronę, że on jest sprawny, że my możemy czuć się bezpiecznie, oczywiście jeśli będziemy odpowiednio pielęgnować ten system. I ja chciałabym Państwu powiedzieć kilka właśnie takich wskazówek praktycznych, bowiem to tak się składa, że stojąca przed Państwem była osobą, która wdrażała ten system, opracowywała, wdrażała, jak również doprowadziła do certyfikacji tego systemu. Nasz system trwa już 3 lata i spodziewamy się, że będziemy z tego tytułu mieli coraz większe korzyści. A przede wszystkim, że będziemy czuli się, że nasze dane i informacje są bezpieczne. Bo jak Państwu wspomniałam, nasza instytucja żyje z tego, że przetwarza dane i informacje. Ten model, który widzicie tutaj Państwo przed sobą, ogólny model bezpieczeństwa, pochodzi z jednej z norm. I co ten model nam wskazuje? Ja nie wiem, jak się to obsługuje, bo takim czymś to jeszcze nie, inny mam, ale chciałam Państwu właśnie zaświecić i pokazać. O, przeskoczyło nie na ten slajd, co potrzeba. Można było właśnie, bo nie wiem, no właśnie. To pokazałabym Państwu. Ten na środku, tak? Ten czerwony. O właśnie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Zasoby informacyjne. I tu Państwo widzicie pewne zabezpieczenia. No jakieś te zabezpieczenia są na jakimś tam poziomie. A tak do końca nie wiemy, czy one są dobre, czy one są niezbyt nas satysfakcjonujące. W związku z tym, proszę Państwa, występuje coś takiego, ta literka P, która oznacza podatność. Podatność, czyli pewną lukę w systemie, która może być z łatwością wykorzystana przez zagrożenie. I proszę zobaczyć, jeżeli te zabezpieczenia są takie niskie, to ryzyko, że zagrożenia zostaną zrealizowane, jest bardzo duże. Oto jest ta, proszę zobaczyć, przestrzeń. W związku z tym staramy się, proszę Państwa, mocniej zabezpieczać. Literki B, zabezpieczenie, tu coraz bardziej zabezpieczamy, tu jeszcze bardziej zabezpieczamy. Proszę zwrócić uwagę, że poziom bezpieczeństwa zaczyna nam wzrastać. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze istnieje tak zwane ryzyko szczątkowe. Ryzyko szczątkowe, które pozostaje nawet wtedy, kiedy bardzo mocno zabezpieczamy nasze zasoby informacyjne. Proszę Państwa, przykład takiego ryzyka szczątkowego. No wszyscy przechodzimy na zielonym świetle. Czy czujemy się w 100% pewni, że przejdziemy na drugą stronę? No nie do końca, nie do końca. Dlatego, że jakiś szaleniec spieszący się może na tym zielonym świetle chcieć przejechać. No i wypadek gotowy. Zatem w bezpieczeństwie informacyjnym zawsze również będziecie Państwo mieli taką sytuację, że będzie występowało to ryzyko szczątkowe. Czyli co z tego wynika? Że nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć,
że będziemy w pełni zabezpieczeni, nawet jeżeli stosujemy najlepsze zabezpieczenia i najlepsze metody. Proszę Państwa, przed czym chcemy tak naprawdę chronić te nasze dane i informacje? Otóż przede wszystkim zależy nam na tym, żeby chronić przed utratą poufności. I tutaj dane osobowe są właśnie takim znakomitym przykładem. Tu chronimy nasze dane, aby nie dostały się w niepowołane ręce. Integralność. Przed czym chcemy chronić nasze dane i informacje? Przed tym, żeby nikt nam ich nie zmodyfikował. Chcemy mieć do tych informacji zaufanie, bo jeżeli zostaną zmodyfikowane, będziemy podejmować złe decyzje. No przypuśćmy, że księgowość Państwu nie poda odpowiednich danych, jeśli chodzi o zasoby finansowe w odpowiednim paragrafie. Przekraczacie Państwo swoje uprawnienia, wykorzystując pieniądze, które tak naprawdę wykorzystane być nie mogą. Dostępność. Jeżeli mamy informacje i one są nam potrzebne, to chcemy je mieć natychmiast. Nie może być takiej sytuacji, że otrzymamy tą informację, ale po jakimś długim czasie, bo na przykład nastąpiła awaria sprzętu. Więc proszę Państwa, przed tym przede wszystkim chcemy się ochronić. Natomiast jeszcze możemy chcieć ochronić się przed innymi, czy mieć dane inne, jeśli chodzi o atrybuty danych i informacji, a mianowicie rozliczalność, niezaprzeczalność, autentyczność, niezawodność, ale tym się nie będę zajmowała, bo rzadziej takie atrybuty po prostu zabezpieczamy. Proszę Państwa, mówiąc o danych i informacjach, no nie mogę nie powiedzieć zdania o zagrożeniach. Jakie mogą być zagrożenia? Warto sobie uzmysłowić, że te zagrożenia mogą płynąć z wnętrza organizacji i z zewnątrz organizacji. Mogą być rozmyślne i przypadkowe. I takimi przykładami może być, tak jak już wspomniałam, modyfikacja naszych informacji celowa albo po prostu przypadkowa, skasowanie pliku i to, co czasami się zdarza, proszę Państwa, błędne skierowanie. Wysyłamy wiadomość mailową, która powinna dostać się w odpowiednie ręce, no a przez pomyłkę dostanie się tu, gdzie nie potrzeba. Więc to są takie podstawowe zagrożenia. Tych zagrożeń jest, proszę Państwa, dosyć sporo, ale chciałabym Państwu zwrócić uwagę, jak te zagrożenia rozkładają się procentowo. Otóż proszę zwrócić uwagę na ten obrazek, na ten rysunek. Tu macie Państwo pokazane, że tak naprawdę najwięcej problemów mamy wskutek różnego rodzaju pomyłek. Tu macie Państwo jeszcze niezadowolenie pracownika, też może spowodować, że będą te dane narażone na pewne zagrożenia. Może być też nieuczciwość, awarie najróżniejsze. Zwróćcie uwagę Państwo, że to wszystko to są w zasadzie nasze wewnętrzne sprawy. Czyli większość zagrożeń pochodzi z wnętrza organizacji. Natomiast no, te, które są najbardziej spektakularne i najczęściej o nich słyszymy, czyli hakerzy, wirusy, proszę zwrócić uwagę, że jest to zdecydowana mniejszość procentowa. Ale przed tym też musimy się chronić. Jeśli chodzi o ten drugi obrazek, proszę Państwa, nie wiem, czy z daleka dobrze widać, ale w każdym razie są to wycieki danych z organizacji rządowych i z jednostek prywatnych. Okazuje się, że, przynajmniej tak badania pokazują, że sektor prywatny tutaj jakby ma więcej tych strat. Czy to jest do końca prawda? No trudno powiedzieć, dlatego że nie do końca badania, proszę Państwa, są prawdziwe, z uwagi na to, że tymi sprawami rzadko która organizacja chce się chwalić. To nie jest powód do dumy. Jakie urządzenia powodują, tam nie tylko są urządzenia, proszę zauważyć, powodują, że te dane wypływają. No oczywiście wszystkie te mobilne i to jest jak gdyby najczęstsza przyczyna, ale też, proszę Państwa, człowiek. Dlatego tu macie Państwo człowieka w tym miejscu środkowym. Zatem proszę Państwa, co zrobić, żeby stworzyć skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym?
jak już wspominałam na samym początku, wspomóc się normalizacją. No ale proszę Państwa, jeśli chodzi o normy, to w swoich zasobach Polski Komitet Normalizacyjny ma tysiące norm, no i trzeba znaleźć te właściwe. I ja właśnie chcę Państwu pokazać te właściwe normy, do których Państwo powinniście się odwołać. Normy, czyli dokumenty, w których zawarte są najlepsze rozwiązania uznane przez, proszę Państwa, gremia międzynarodowe. Czyli to są najlepsze praktyczne rozwiązania. Pierwszą taką normą to jest norma PN, ISO i EC 27001 i ta norma mówi o wymaganiach stawianych systemom zarządzania bezpieczeństwem informacji. Czyli tutaj Państwo będziecie mieli pokazane, tak jak wspomniałam, różne obowiązkowe elementy, które taki system musi zawierać. Druga norma, ten ISO i EC, to w nawiasie to jest stary numer, natomiast nowy lada moment ta norma zostanie nowa wydana, dlatego że normy są bardzo często aktualizowane i nadążają za postępem techniczno-technologicznym, za postępem organizacyjnym. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co zawiera ta norma? Zawiera wzorcowy wykaz celów stosowania zabezpieczeń oraz wykaz 166 zabezpieczeń w 14 obszarach kontrolnych, proszę Państwa. 14 obszarach bezpieczeństwa. Jestem przekonana, że sami tych obszarów byśmy nie wymyślili, a za chwilę Państwu te obszary przedstawię. I trzecia, też bardzo ważna, a mianowicie PN ISO IEC 27005, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji. O zarządzaniu ryzykiem to Państwo bardzo wiele wiecie, ale ta norma dotyczy bezpieczeństwa informacyjnego. W tej normie zawarte są metody, w jaki sposób takie ryzyko oszacować. I proszę Państwa, zawiera przykłady 43 typowych zagrożeń i 85 podatności. Pamiętamy, że podatność to jest luka w systemie. To jest pewna dziura, którą musimy w jakiś tam sposób załatać, żeby nasz system był szczelny. I to pokazane jest w różnych obszarach bezpieczeństwa. I tu muszę Państwu powiedzieć z własnego doświadczenia, że wtedy, kiedy przygotowywaliśmy nasz system, nie mieliśmy pomysłu, jakie zagrożenia mogą czyhać na nasze dane i informacje. I wtedy właśnie pomogła nam norma, bo proszę zwrócić uwagę na zakres tych zagrożeń. Być może tutaj też nie jest wyczerpana pełna lista, ale tak jak powiedzieliśmy, norma jest dobrowolna, w związku z tym nie trzeba aż tak strasznie tego wszystkiego ściśle się trzymać. Jest powiedziane, że to są tylko te typowe zagrożenia. Proszę spojrzeć na ten slajd. Tu macie Państwo 14 obszarów kontrolnych. Jakie to obszary? Polityki bezpieczeństwa informacyjnego. Dlaczego polityki, a nie polityka? A mianowicie tych polityk może być więcej, bo będziecie Państwo zobligowani stworzyć taką główną politykę bezpieczeństwa informacyjnego. O tym jeszcze potem szerzej powiem. Ale też i polityki, które są szczegółowymi politykami, jak na przykład polityka ochrony danych osobowych. Następnie organizacja bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich. Proszę zwrócić uwagę, że ważnym elementem i obszarem są właśnie ludzie. Zarządzanie aktywami, kontrola dostępu, kryptografia, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczna eksploatacja. Nie będę tego wszystkiego, proszę Państwa, czytała. W każdym razie dodam jeszcze jedno. Zarządzanie incydentami, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo takie incydenty w naszych instytucjach, w naszych organizacjach mają miejsce i warto to śledzić, gromadzić i zabezpieczać przed nimi. Ciągłość działania, to o czym sobie mówiliśmy, że chcemy mieć dostępność. I zgodność z wymaganiami prawnymi i umownymi, czyli proszę zwrócić uwagę, że normalizacja przewiduje, że każdy kraj, ponieważ są to międzynarodowe normy, każdy kraj ma swoje uwarunkowania prawne, które musi realizować, zatem
W ten system, proszę zauważyć, bardzo mocno wpisuje się ochrona danych osobowych, z tym, że macie Państwo tę ochronę kompleksowo zrealizowaną, pod każdym względem. Ale przecież wiemy, że w szkołach nie tylko przetwarza się dane osobowe, ale jeszcze macie Państwo całą masę różnych danych i informacji, które powinny być zachowane w szkole na dłużej. Jak działa ten system? Proszę Państwa, jest on ufundowany na znanej prakseologicznej metodzie PDCA, a mianowicie planuj, wykonaj, sprawdź, doskonal. Planuj, musimy rozpoznać kontekst organizacji, czyli tło tej organizacji, albo inaczej mówiąc, otoczenie tej organizacji, w której funkcjonujemy. Następnie bardzo istotne i podkreślane jest przywództwo, z uwagi na to, że proszę Państwa, bez wsparcia najwyższego kierownictwa system raczej nie będzie dobrze funkcjonował i warto sobie z tego zdawać sprawę. U nas, w naszej instytucji, to wsparcie najwyższego kierownictwa było naprawdę ogromne, dlatego nam się udało. Planowanie, czyli to jest ten pierwszy etap. Drugi etap, wykonaj, wspieranie. Tu musimy zdać sobie sprawę, że wspieranie finansowe, wspieranie organizacyjne, wspieranie ludzkie. Wdrażanie i eksploatacja, oczywiście to wspieranie również przez kierownictwo dyrektorów szkół. Ocena skuteczności, musimy sprawdzić, czy nasz system dobrze działa, zatem proszę Państwa, znane już pewnie Państwu znowu z tego komunikatu ministra finansów, audyty, monitoring, czy powiedzmy przegląd kierownictwa, tak jak to sugeruje i zaleca norma. No i doskonalenie. Żaden system nie będzie idealny, jeżeli go raz wprowadzimy i po prostu go sobie zostawimy. Warto również zwrócić uwagę na to, że ten system w pełni oparty jest na zarządzaniu ryzykiem. W pełni oparty na zarządzaniu ryzykiem. To ryzyko przynajmniej raz w roku, proszę Państwa, powinno być sprawdzane. I można powiedzieć, że jest takim swoistym kołem napędowym tego systemu, bo ryzyko może z różnych względów być obniżone. No, na przykład gdyby teraz zmieniła się ustawa o ochronie danych osobowych i Państwo nie bylibyśmy zobligowani do ochrony tych danych, no to proszę Państwa, to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Jeżeli by się okazało, że znowu coś musimy zabezpieczać, no to w tym obszarze, który dotychczas nie był brany zbyt mocno pod uwagę, musimy mocniej chronić te dane i informacje. To w takim razie ja jeszcze pokażę Państwu również pochodzący z normy pewien wykres, pewien obrazek, który bardzo ładnie pokazuje związki zarządzania ryzykiem. A mianowicie, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj pewne zasoby informacyjne, one mają jakąś tam wartość i teraz im ta wartość, co zresztą intuicyjnie Państwo czujecie, im ta wartość jest wyższa, tym podnosi się ryzyko. Jeżeli podnosi się ryzyko, to ryzyko nam wskazuje na wymagania bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa spełniają odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia odpierają zagrożenia. Zagrożenia wykorzystują podatności, czyli luki w systemie. Podatności narażają zasoby. Zasoby, wracamy, posiadają wartość. Więc warto zwrócić uwagę, że ryzyko odgrywa bardzo dużą rolę w bezpieczeństwie informacyjnym. Tu chciałam Państwu pokazać, że aby stworzyć taki system, potrzebnych jest kilka kroków, które jesteście obowiązani Państwo wykonać. Nie będę na razie tego omawiała w tym momencie, dlatego że za chwilę każdy z tych kroków tak pokrótce Państwu przedstawię. Zatem idźmy dalej. Krok pierwszy. Pierwsza sprawa, proszę Państwa, to jest ustanowienie polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w naszej organizacji. Zatem nie może być tak, że ktoś tam kiedyś stworzył w jakiejś szkole system bezpieczeństwa informacyjnego i teraz Państwo to skopiujecie i to będzie teraz mówić. Nie, nie, nie. Nasza organizacja, tak jak powiedziałam, funkcjonuje w różnych środowiskach. Nasza szkoła pracuje w różnym środowisku. To środowisko może być bardzo spokojne, ale może być też takie niebezpieczne. I musimy z tego zdawać sobie sprawę.
Zatem, proszę Państwa, ustanowienie tej polityki. Co w tej polityce? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, co oznacza dla nas pojęcie bezpieczeństwo informacyjne. Czyli stworzyć taką własną definicję bezpieczeństwa informacyjnego. Po co? Po to, żebyśmy mogli ustalić cele. Po co to nam jest potrzebne tak naprawdę? Czego my chcemy od tego systemu? Czy na przykład chcemy tylko, aby były chronione dane osobowe? Czy chcemy, żeby były chronione też wszystkie nasze informacje, które są zawarte w archiwum? Czy chcemy, żeby były chronione informacje, które otrzymujemy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wtedy, kiedy przeprowadzane są egzaminy. Więc musimy sobie z tego zdać sprawę. I proszę Państwa, i zakres tego systemu. To znaczy, czy chcemy, żeby ten system obejmował wszystkie obszary, czyli wszystkie informacje, wszystkie nasze zasoby informacyjne, tak można byłoby powiedzieć, i to wszystko, co norma nam oferuje, czy we wszystkich naszych pomieszczeniach będziemy chcieli, żeby to bezpieczeństwo istniało. Jeśli chodzi o Polski Komitet Normalizacyjny, my zdecydowaliśmy się na pełne bezpieczeństwo, to znaczy zakres obejmuje wszystkie nasze lokalizacje i wszystkie nasze informacje i wszystko, co z informacjami się wiąże, czyli sprzęt, budynki i tak dalej, i tak dalej. Zatem, proszę Państwa, pierwsza sprawa to oczywiście poznanie tej metody, czyli tych wszystkich porad, które są zawarte w normach z serii, tak to nazwę, 27 tysięcy. Krok drugi. Proszę Państwa, identyfikacja wszystkich danych i informacji, które są przetwarzane w szkole i w obszarze nauczania, i w obszarze administracji oraz form ich występowania, czyli w jakiej postaci występują, w postaci elektronicznej, papierowej czy innej. I tu, proszę Państwa, muszę powiedzieć tak, że rzadko który menedżer zdaje sobie sprawę, jakie posiada informacje w swojej organizacji, jakie dane i informacje posiada w swojej organizacji. Nie mówiąc o tym, że rzadko sobie zdaje sprawę, albo prawie w ogóle, jaką wartość prezentują te dane i informacje. No i oczywiście, proszę Państwa, inwentaryzacja urządzeń i miejsc przetwarzania, gdzie to się odbywa. Kolejna sprawa, z tym, że ja tutaj może też takie wtrącenie dam, to niekoniecznie, proszę Państwa, musi wyglądać i być tworzone według tej kolejności, którą ja tu Państwu przedstawię. Dlatego bardzo wiele różnych działań można realizować równolegle. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że dopiero w trzecim kroku rozpoznanie kontekstu organizacji. Czyli musimy tak naprawdę zastanowić się, jakie wymagania prawne powinniśmy spełnić, jakie mamy wymagania, w jakiej kulturze żyjemy, jakie są wymagania techniczno-technologiczne, ekonomiczne, etyczne, społeczne i tak dalej, ale też nasze wewnętrzne, bo przecież nasza organizacja nie funkcjonuje od wczoraj, tylko funkcjonuje już od jakiegoś dłuższego czasu i mamy jakieś nasze wewnętrzne uregulowanie, wiemy, jakie mamy dostępne środki finansowe, bo nie ukrywajmy, bezpieczeństwo informacyjne będzie wymagało nakładów finansowych. Kultura organizacyjna, poziom świadomości naszych pracowników, poziom edukacyjny, czy to są małe dzieci, czy dzieci, czy po prostu już te dorosłe. Następnie, proszę Państwa, jeżeli już rozpoznaliśmy, jakie mamy informacje, gromadzimy je w pewne grupy. Podobne to do, powiedzmy, zawartości i ustalamy, uwaga, tak zwanych właścicieli grup informacji. Bo przecież wiadomo, że jedna osoba, czyli najczęściej odpowiedzialna, dyrektor szkoły, nie upilnuje wszystkich informacji. Zatem musimy, proszę Państwa, dla każdej grupy informacji ustalić odpowiedzialnego i nazywa się go właścicielem grupy informacji. I potem, jeśli to są informacje dla nas bardzo istotne, mogą być mniej istotne, mogą być w ogóle nieważne, przydzielamy je do odpowiednich poziomów ochrony. Tych poziomów może być, proszę Państwa, bardzo dużo, albo może być tak, jak ja zaproponowałam,
trzeci poziom, drugi poziom, pierwszy poziom. Najlepiej, gdybyśmy tak naprawdę wiedzieli, ile warte są te informacje w złotówkach, ale to jest bardzo trudno do oszacowania. Zatem warto tu przyjąć tak zwaną skalę jakościową, która mówi o tym, że to jest ważna dla nas informacja, mniej ważna informacja, albo jest to informacja kluczowa, czyli najważniejsza. Analiza zagrożeń i podatności proponuje i przypominam, że możecie Państwo to wszystko wykonać na podstawie normy 27005, dokonać analizy ryzyka i następnie ranking. Należy stworzyć ranking ryzyka. Po co? Po to, żeby wiedzieć, które grupy informacji, zasobów informacyjnych w pierwszej kolejności powinniśmy ochronić. Dlatego, że proszę Państwa, z powodów finansowych z pewnością nie będziemy w stanie zrobić tego wszystkiego w jednym momencie. Ale ponieważ nasze organizacje tak naprawdę nie należą do organizacji tak już do końca bezbronnych, dlatego że przecież dbamy o to, żeby nikt nie wszedł niepowołany nam do szkoły, żeby nikt niepowołany wszedł nam do, powiedzmy, pracowni komputerowej czy do serwerowni, więc my już pewne zabezpieczenia, proszę Państwa, mamy. Zatem warto zbadać i zinwentaryzować te zabezpieczenia, które już posiadamy w obszarze fizycznym, informatycznym, osobowym. Warto posłużyć się w tym celu normą 27001, dlatego że ta norma posiada wykaz wszystkich zabezpieczeń. Sprawdzić, czy je po prostu mamy. A jak nie mamy, no to musimy się zastanowić, czy nie należałoby je wprowadzić. Czyli weryfikacja ryzyka po uwzględnieniu istniejących zabezpieczeń, bo może się okazać, że to ryzyko jest już zdecydowanie mniejsze. Natomiast jeśli okazuje się, że w pewnych obszarach to ryzyko jest bardzo wysokie i musimy koniecznie obniżyć, to wtedy, proszę Państwa, tworzymy tak zwany plan redukcji ryzyka według wybranej metody. Jakie to mogą być, proszę Państwa, metody? Po pierwsze, mogą być to działania inwestycyjne, czyli po prostu zakupujemy jakieś urządzenia, które będą zamykały dostęp do tych informacji, ale mogą być to działania organizacyjne najróżniejszego typu, czyli różnego rodzaju nakazy i zakazy. Mogą być to, proszę Państwa, działania uświadamiające, czyli będziemy szkolić ludzi, zresztą to jest nawet konieczne, ale też możemy zaprzestać jakiejś działalności, jeżeli się okaże, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć. Albo, proszę Państwa, możemy przenieść ryzyko na kogoś innego, na przykład na ubezpieczyciela. No i trzeba koniecznie zbadać, jakie pozostaje nam ryzyko szczątkowe, no i koniecznie kierownictwo, dyrekcja szkoły powinna znać poziom tego ryzyka i zaakceptować albo nie akceptować tego ryzyka. Jeżeli nie akceptujemy, to oczywiście dalej zabezpieczamy. Proszę Państwa, system tego typu niestety nie odnajdzie się, jeśli nie opracujemy różnego rodzaju dokumentów. I już wspomniałam Państwu, że pierwszym takim ważnym dokumentem wymaganym przez ten system to jest to polityka bezpieczeństwa informacyjnego, która jest takim swoistym przewodnikiem, kierunkowskazem, wytycznym dokumentem dla tworzenia dalszych dokumentów. Zatem polityki szczegółowe, już wspomniałam, polityka ochrony danych osobowych, ale mogą być jeszcze inne. Procedury, instrukcje, plany ciągłości działania, plany awaryjne, różnego rodzaju zasady postępowania. I te wszystkie dokumenty muszą bezwzględnie zostać przedstawione do weryfikacji innym osobom, jak również, proszę Państwa, muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Jak wspomniałam, tak naprawdę najsłabszym ogniwem w każdym systemie jest człowiek. Zatem człowiek musi, proszę Państwa, być odpowiednio uświadomiony do tego stopnia, że powinniście Państwo starać się zbudować pewną kulturę bezpieczeństwa informacyjnego. Wtedy będziecie się naprawdę czuli bezpiecznie. Zatem nie wystarczy tylko zapoznać z tymi zasadami nauczycieli, ale także pracowników administracji i obsługi, ale także uczniów. Oczywiście trzeba to dostosować tą wiedzę do poziomu edukacyjnego i system stworzony i wdrożony w
będzie bardzo słabym systemem, jeżeli wciąż nie będzie monitorowany. Zatem, proszę Państwa, jak już wspomniałam, audyty wewnętrzne, przeglądy kierownictwa, zgłaszanie incydentów i reakcja na incydenty, to są najczęstsze metody, które pokazują nam tak naprawdę, jaki jest nasz system, co możemy w tym systemie ulepszyć, co możemy w tym systemie udoskonalić. W związku z tym, jeżeli coś jest niezgodne z przepisami prawnymi, z naszymi wewnętrznymi zasadami, czy niezgodne z zaleceniami normy, koniecznie musimy dokonać tak zwanych działań korygujących. Proszę Państwa, bardzo istotna jest dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. I ta dokumentacja musi być aktualna. Ona musi być aktualna. Zatem bardzo ważna sprawa, abyście Państwo przynajmniej raz w roku dokonali przeglądu takiej dokumentacji. Bo może być na przykład aktualna, ale niezrozumiała. Nikt nie wie, co w zasadzie w tej dokumentacji jest zapisane. Następnie weryfikacja zabezpieczeń, bo jak wspomniałam, jeżeli jakiś obszar nie będzie musiał być aż tak mocno zabezpieczony, to lepiej po prostu tego obszaru mocno nie zabezpieczać. Dlaczego? Bo każde zabezpieczenie prowadzi do pewnych ograniczeń. Ograniczeń jest pewną barierą w wykorzystywaniu tych zasobów informacyjnych. Więc warto na to zwrócić uwagę, żeby to były zabezpieczenia adekwatne. Adekwatne do tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Proszę Państwa, korzyści. Może najpierw pokażę ten obrazek, który nam tutaj towarzyszył, bo on nam towarzyszył, proszę Państwa, nie bez powodu. Oto dzisiaj, gdy nie macie Państwo jeszcze systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, to macie oto taką sytuację. Czyli tak na dobrą sprawę nie bardzo wiecie, co to jest. Coś tam jest zabezpieczone, ale nie wiadomo co. Natomiast, proszę Państwa, to poniżej, a no właśnie wtedy, kiedy ten system już jest znormalizowany, czyli jest tu zastosowana zasada pewnego porządku, uporządkowana, czyli naczelna zasada normalizacji, to macie Państwo już system, no właśnie taki, jaki powinien być. Czyli system pewny, system bezpieczny, oczywiście, tak jak powiedziałam, do pewnego stopnia. Proszę Państwa, ten obrazek, to jest obrazek, który został wykonany, jest to, z tego co pamiętam, pierwsze miejsce, ten plakat zdobył pierwsze miejsce w konkursie Normalizacja Ja, który rokrocznie jest organizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny i bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym konkursie, to znaczy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ właśnie do tego grona kierowany jest ten konkurs. I w tym roku również ten konkurs został ogłoszony, jest na naszej stronie PKN-owskiej. Zatem, proszę Państwa, korzyści to jest ta pewność, że mamy optymalny system bezpieczeństwa informacyjnego. Czyli skutecznie chronimy wszystkie zasoby informacyjne. Następnie solidnie wypełniamy wymagania prawne. Następnie właściwie reagujemy na ewentualne incydenty bezpieczeństwa, bo jesteśmy po prostu zwyczajnie do nich przygotowani. Przewidzieliśmy, że coś takiego może wystąpić. Kolejna sprawa, bardzo ważna dla środowiska oświatowego, odpowiedzialnie wychowujemy do życia w społeczeństwie informacyjnym. Bo to nasza młodzież, która będzie, proszę Państwa, żyła w takim środowisku, będzie wiedziała, jak się zachować w razie jakiegoś incydentu. No i myślę, że bezcenna korzyść, postrzegani jesteśmy jako bezpieczna, godna zaufania szkoła. Szkoła, placówka bezpieczna. Czego możemy się, proszę Państwa, spodziewać, gdy przyjdziemy oto z taką wieścią, że właśnie może należałoby wdrożyć taki system? Ja nie będę tego czytała, ale myślę, że te zdania, które tam są zapisane, z pewnością gdzieś tam z niektórych ust wypłyną. Ale właśnie, przede wszystkim na pewno u nas jest bezpiecznie. Znowu coś wymyślili. Ciekawe, kiedy mamy uczyć. Bo wiadomo, że nauczyciele też będą zaangażowani, jak powiedziałam. Wszyscy tak naprawdę muszą być zaangażowani w budowę tego systemu. Ale proszę Państwa, to jest normalne. Trudno się dziwić ludziom, którzy po pierwsze nie bardzo rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, a będą musieli aktywnie w tym uczestniczyć i wyobrażają sobie, że będzie to naprawdę ogrom pracy.
Zatem, proszę Państwa, co należałoby zrobić? No po pierwsze, pokazać drugą stronę społeczeństwa, życia w społeczeństwie informacyjnym. I niekoniecznie tylko na przykładach szkolnych, ale także na ich własnych przykładach życiowych. A mianowicie, co trzeba robić, jak się zabezpieczać, kiedy wchodzimy do banku poprzez internet, że w domu też musimy się zabezpieczać przed różnymi problemami i tak dalej, i tak dalej. Zatem, proszę Państwa, czyli szkolić, następnie zaangażować, następnie opracować zrozumiałą i rozwiązującą problem dokumentację, żeby chętnie do niej sięgać, analizować ryzyko najprostszą metodą, czyli nie wybierać tych najbardziej skomplikowanych i taką, którą można rozwijać wtedy, kiedy nasz system będzie już też systemem dojrzałym. Natomiast na koniec chciałabym Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. A mianowicie z bezpieczeństwem informacyjnym jest jak z koszeniem traw. Systematycznie, nie za mocno, czego nie możesz przyciąć, wyrwij. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za całą prezentację. Już teraz wiemy, czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Przede wszystkim wiemy, jak się zabrać do tego, żeby zorganizować go w naszej szkole. Czy macie Państwo jakieś pytania do Pani Doktor?